dzisiejszym organizujemy już kolejną edycję Dni Otwartych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Cała idea jest taka, aby zainteresować młodzież tym bardzo ciekawym, interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia. Ten kierunek jest świetnym pokazaniem tak naprawdę, jak można wykorzystać wiedzę techniczną w medycynie, jak można usprawnić proces rehabilitacji, proces leczenia pacjenta za pomocą właśnie techniki, jak między innymi pokazana za mną laparoskopia, gdzie z wykorzystaniem tak naprawdę narzędzi inżynierskich, gdzie za wykorzystaniem zasad fizyki jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi. Ciekawe było to, że byłam pewna, że nie chcę na Politechnikę, a teraz po tym wykładzie, nie wiem, bo tutaj bardzo mnie to zainteresowało wszystko. Kierunek daje tak naprawdę rozległą wiedzę na różne tematy. Ja tutaj prezentuję rzeczy związane z moim specjalnością, z informatyką w medycynie. Natomiast na naszym kierunku również widzimy zastosowanie materiałów w medycynie. Między innymi konstrukcję implantów, konstrukcję narzędzi chirurgicznych, jak i również właśnie cały software i sprzęt używany przez lekarzy podczas operacji i badań. To, czym chcemy tutaj przyciągnąć studentów, no to przede wszystkim bardzo szeroka oferta, jeżeli chodzi o wiedzę, którą będą mogli nasi studenci tutaj zdobyć. Dotyczy to zarówno projektowania, prac koncepcyjnych, później wykonywania prototypów i testowania, a więc od pomysłu tak naprawdę do komercjalizacji, do wdrożenia. Zasadnicze przeznaczenie naszego centrum to oczywiście realizacja badań naukowych we współpracy z naszymi partnerami, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i do tej współpracy zapraszamy również studentów. Myślimy, że to najlepsze poligon doświadczeń, gdzie właśnie młodzież będzie mogła u boku doświadczonych naukowców, ale także praktyków zdobywać swoją wiedzę.